Energylandia, największy park rozrywki w Europie. Muszę rozpocząć od wielkiego wow. Powiem szczerze, że jadąc tam, nie spodziewałem się, że ten park jest tak ogromny. Raczej zdjęcia, a nawet ten film, nie oddaje tego, jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby przejść cały ten park i odwiedzić wszystkie atrakcje. Więc na starcie od razu informuję, bez sensu kupować bilet na jeden dzień, od razu kupcie bilet na 2 dni. Tutaj muszę dodatkowo dodać, że w tej chwili, jeżeli chodzi o mój kanał, subskrybuje go zaledwie 2% odwiedzających. Więc jeżeli chcesz oglądać więcej takich filmów, to zasubskrybuj kanał, dodaj łapkę, że go lubisz. Na pewno będzie mnie to motywowało do dalszej pracy i do tego, żeby przekazywać Wam tak ważne informacje. Tutaj przedstawiam Wam w tej chwili Zadrę. Według mnie najlepsza atrakcja w Energylandii. Jeżeli chodzi o kolejki do niej, około 20 minut czekaliśmy i dość długo się do niej idzie, bo korytarzami około 15-20 minut. No, jeżeli chodzi o samą kolejkę, zwykłe wagoniki, przypięte nogi, wysoka prędkość, duże, mocne zakręty, adrenalina naprawdę buzuje już od samego początku, gdzie ten spad jest dość mocno pionowy. Naprawdę wow. Zachęcam Was do przełamania swoich słabości i skorzystania z tej atrakcji, bo cały czas byłem pod ogromnym wrażeniem po skorzystaniu z Zadry. Tutaj jest już strefa Aqualantis, w której korzystałem z Abyssusa, czyli tej karuzeli, której widać. Też dość mocny spad, nabiera dwukrotnie prędkości. Kilka pętli, jedna taka no mocna i dwie takie boczne, kilka tuneli, tak jakbyśmy gdzieś pod tunelem przejeżdżali. No naprawdę fajna, nie za szybka, ale dzięki temu lepiej się to przeżywa. Następnie kolejna z ekstremalnych karuzel Mayan. Mi się ona bardzo podobała ze względu na to, że jesteśmy z dołu podwieszeni, nogi, że tak powiem, są w powietrzu. No i spirale oraz pętla no robi tutaj całkowicie co innego w głowie. Nie jest ona też za szybka, więc jak gdyby te przeżycia i ta adrenalina no inaczej nam tutaj się układa i no na twarzy pojawia się ogromny uśmiech. Tutaj widać strefę aquaparku, ale też strefę wodną, czyli przede wszystkim karuzele Speed, o właśnie wpada do wody. No, trochę się człowiek na tej karuzeli zmoczy. Wysokość ogromna, jedziemy, najpierw dopływamy łodzią, takim kanałem, potem winda do góry, no i w szynach zjeżdżamy na dół. Też tutaj jest to tak jakby siedzimy w fotelach, ale jak gdyby w łodzi, więc no można delikatnie tam zerknąć w prawo, zerknąć w lewo. No a następnie wpadając do wody cali jesteśmy mokrzy, więc na to trzeba się przygotować. Widziałem też, że co niektórzy mieli takie nakładki przezroczyste, żeby nałożyć na siebie, żeby nie za bardzo być ochlapanym. Bardziej te nakładki przydałyby się na buty, bo naprawdę można tutaj zamoczyć je mocno. Jeżeli chodzi o kolejną atrakcję Hyperion, 4 osoby w rzędzie, mocny zjazd w dół, duża prędkość. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o Hyperiona, no to te stany nieważkości. Też no ludzie patrząc na tą karuzelę z daleka ją widać z każdego miejsca, ponieważ no ta wysokość jej jest bardzo duża. No i wiele osób stojąc nawet koło niej no rezygnuje. Naprawdę przełamcie swój strach, nie jest to jakaś straszna karuzela, nie ma żadnych nawrotów do góry nogami zbytnio, więc no
można przeżyć ten stan nieważkości i poczuć się przez chwilę chociaż jakby w tym stanie. No i naprawdę myślę, że wiele osób, które boi się, że jest ona straszna, to po przełamaniu swoich lęków naprawdę jest zadowolona i idzie kolejny raz, więc warto naprawdę z niej skorzystać. Tutaj jesteśmy w strefie restauracyjnej, widać anakondę, czyli takie podwójne zjazdy też łodzią. Tutaj widzimy wielki młyn oraz z tyłu Zadrę. Z tej strony dalej widać Abyssusa, strefę oczywiście tą w Aqualantis. Koło niej jest tam ta kolorowa strefa Sweet Valley, czyli no, cukierkowa kraina. To wszystko akurat jest za ulicą, więc przechodzi się tunelem. My jesteśmy w restauracji F1, więc za chwilę również będzie widoczna karuzela F1 oraz za nią Speed. Tutaj też warto nadmienić, że jedzenia restauracji jest bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest restauracja Grand, restauracja skandynawska, restauracja F1, ale też multum takich mniejszych barów, pizzerni, kebabów. Wszędzie możemy zakupić napoje. Te napoje są sprzedawane w takich plastikowych kubkach, które możemy potem sobie zabrać. Dodatkowo po jej pierwszym zakupie możemy sobie ją uzupełniać napojami za mniejsze pieniądze, czyli robić tak zwaną dolewkę. Więc jest to też fajnie zrobione. W tej chwili widzimy, jak pętlę zrobiła karuzela F1. Z tyłu, tak jak powiedziałem, Speed. Tutaj mamy taką kolejkę Coco Chucapic, jakoś tak to się nazywa. Lokomotywa parowa z kilkoma podjazdami, bardzo długa, bo ona chyba ma kilometr, nawet chyba trochę ponad. Ta lokomotywa ma parę. Nie ma jakichś tutaj drastycznych zjazdów, jest to bardziej karuzela familijna. My w tej chwili jedziemy takim smokiem, o, tak jak widać tam z przodu, nad ludźmi, po to, żeby sobie obejrzeć, jak te strefy tutaj wyglądają, jak to wszystko jest dopieszczone z góry, widać tą staranność wykonania oraz dbanie o każdy detal, więc naprawdę to mnie bardzo mocno zszokowało, ponieważ w Polsce, jak się coś buduje, to przeważnie na pół gwizdka, a tutaj jest po prostu wszystko zrobione na 100, a może i nawet 200%. Młyn jest ogromny, a Zadra drewniana robi no, kolosalne, ogromne wrażenie. Ten najazd i ten pionowy zjazd w dół. Tutaj jeszcze z ciekawostek Wam powiem, że myśmy rozpoczęli od wejścia, poszliśmy całkiem do tyłu, do Zadry. Były zdecydowanie mniejsze kolejki. Wszyscy od razu przy wejściu szli na Hyperiona, więc no, dzięki temu tych kolejek uniknęliśmy. Potem przesuwaliśmy się w stronę wejścia-wyjścia. Dzięki czemu, a ludzie w większości przesuwali się właśnie od Hyperiona w stronę Zadry. No, jest to fajny pomysł, żeby zacząć właśnie od tyłu, no bo unikamy tych większych kolejek. Później po południu, jak doszliśmy na końcu na Hyperiona, no to się okazało, że te kolejki są krótkie, 10-minutowe. Najdłuższa w ogóle kolejka była na Speedzie. O, tutaj jeszcze tylko wspomnę, że to jest ta strefa Sweet Valley kolorowa. Super dla dzieci to wygląda, cukierkowe kolory. Więc wracając do tematu, oczywiście jeżeli chodzi o kolejki oczekiwania, no to najdłużej mieliśmy na speedzie około 30 minut. Oczywiście stoimy w długich alejkach, są kreski z informacją, ile minut mniej więcej oczekiwania jest, są też szafki. Czyli dochodząc do karuzeli, my chowamy sobie rzeczy w szafce, następnie wychodząc z karuzeli, otwieramy tą szafkę i te rzeczy wyjmujemy po przejeździe, więc można wszystko spokojnie, telefony, torby schować, nic nie zginie, więc też jest to fajnie i przemyślanie oczywiście zrobione.
Warto też nadmienić, że po przejeździe przez daną kolejkę na końcu niej są sklepiki, gdzie można zakupić zdjęcia z przejazdu w formie magnesów zdjęć albo bryloczków. Dodatkowo z daną karuzelą też są różnego rodzaju pamiątki, więc no jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o, tutaj widać Majana, jak ten zjazd na podwieszonych fotelikach wygląda. No, jestem po prostu cały czas pod ogromnym wrażeniem. Wrócę tutaj do tego tematu, który wspomniałem na początku. Naprawdę najlepiej zakupić bilety od razu na 2 dni, ponieważ są cenowo tańsze. No, a park jest tak ogromny, że przez jeden dzień no, nie idzie go przejść. Ja byłem w Hyde Parku, więc udało mi się go przejść w jeden dzień. Byłem też w Ferrari World w Emiratach Arabskich. Możecie to sprawdzić na moich innych filmikach. No, mimo że jechałem na tej najszybszej karuzeli w Abu Dhabi, tam było 240 km na godzinę, to powiem Wam, że Zadra zrobiła naprawdę na mnie o wiele większe wrażenie. W ogóle karuzele, moim zdaniem, w Energylandii są bardziej nastawione na tą adrenalinę. Tunele robią też swoją robotę przy moim wzroście 1,90 m. Wjeżdżając w górę, wpadając w tunel, wydaje mi się, jakbym miał głową oczywiście dotknąć. Oczywiście jest to daleko, ale no, wrażenia są niesamowite. Tutaj mamy moment nagrany, gdzie znajduje się taki plac, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. Pokaz ze wszystkimi maskotkami. Poglądajcie jeszcze do końca, a ja Was i tak mimo wszystko zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali kanał i polubili go. Naprawdę pomaga to, widzę po prostu, ile osób ogląda, wiem, i motywuje mnie to od razu do dalszej pracy nad kolejnymi filmami.